czas powiedzieć. Tak. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Słuchajcie, dziś zajmiemy się zaburzeniami lękowymi, bo jest to jedno z najczęstszych zaburzeń. No i porozmawiamy sobie o tym, czy lęku należy się bać, czy lęk jest nam potrzebny do czegoś i co mamy zrobić, jeżeli tego lęku jest stanowczo za dużo. No właśnie, tak z uśmiechem zaczęłyśmy, ale generalnie jesteśmy pozytywne i chciałybyśmy, żebyście też no właśnie, nie patrzyli na lęk jako na emocję, która niesie tylko coś dla was nieprzyjemnego albo złego. I od tego chciałabym zacząć. Lęk i strach, bo my tak używamy to zamiennie, ale czy dobrze, że tak robimy i czy to w ogóle się jakoś różni, czy może jednak się nie różni? Nie, no różni się, dlatego że strach czujemy absolutnie wszyscy w momencie, kiedy dzieje się coś nagłego, nie wiem, ktoś zatrąbi na przykład i niektórzy ludzie przestraszą się albo, nie wiem, często coś słychać w domu, tak, podłoga drewniana na przykład u mnie pracuje i też czasami Jezusa, ja czasem się przebudzę na przykład w nocy i słyszę, jak coś strzela, czasem są to ściany. Czujesz strach? Tak, tak. I szybciej wtedy mi bije serce. Dokładnie, to są takie reakcje nagłe i mamy to połączone z taką szybką reakcją fizjologiczną, czyli mamy podniesione ciśnienie krwi, mamy szybsze bicie serca. Mobilizacja. I mobilizujemy się i to jest ten moment, kiedy albo zwiewamy, uciekamy, albo walczymy. Boże, ja w tym łóżku cały czas. No, a wiesz, zawsze jak na przykład są jakieś horrory albo filmy akcji, to zauważyłaś, że bohaterowie idą sprawdzić, co to się dzieje. Ja się zawsze zastanawiam, ale to na inny odcinek to zostawimy. Ja się zawsze zastanawiam, dlaczego ona idzie to sprawdzić. Ja też się zastanawiam. Ale widzisz, bo ona ma reakcję walcz, a nie uciekaj. A ja pewnie bym miała reakcję uciekaj, chroń się. No więc tak to trochę działa. Natomiast lękiem jest już inaczej. No to jak jest? To jest tak, że to jest długo utrzymujący się stan takiego ciągłego niepokoju, nawet w momencie, kiedy nie ma tego czynnika z zewnątrz. Lęków mamy bardzo dużo i w ogóle w psychologii, psychoterapii czy psychiatrii, tak, bo w każdej z tych dziedzin zajmujemy się lękiem, tych lęków, w ogóle odmian lęków jest dużo, tak jest lęk uogólniony, to jest takie zamartwianie się, martwienie się martwieniem właściwie, jest lęk z napadami paniki i wtedy po prostu nasze ciało bardzo mocno reaguje, jest również przyspieszone bicie serca, niektórzy mówią o tym, że mają taki stan jakby zawałowy czy przedzawałowy, może być ucisk w gardle, mogą być nogi jak z waty, poczucie, że się zaraz zemdleje, nawet się może zawężać trochę obraz, bo po prostu brakuje powietrza, bo osoba, która doświadcza ataku paniki, często łapczywie bierze powietrze, bo po prostu boi się, że się udusi na przykład. I teraz wyobraź sobie tak silny lęk u kogoś, nie? Że jak go doświadczasz, to po prostu w to wierzysz bardzo, że za chwilę coś ci się stanie. Wiesz, wyobrażam sobie, mam no, kilka osób w swoim środowisku, które przez stres w pracy i jakby konsekwencje różne takie, nie wiem, powiedzmy biznesowo-prawne, no po prostu nie mogły na przykład wyjść z domu, bo dostawały takich drgawek wręcz i właśnie problemy z oddechem i na początku też myślały, że mają zawał albo, dokładnie, albo że się uduszą. Ale tu zobacz, tu się zawsze patrzy na kontekst, czyli co takiego się dzieje w moim życiu, że ja reaguję w taki sposób, że ja się boję, że ja czuję stres, że nie wiem, boję się odebrać telefon na przykład, boję się obudzić, bo boję się, że coś się wydarzy. Zazwyczaj jest to związane z brakiem poczucia bezpieczeństwa i albo to się dzieje w domach, gdzie jest przemoc, jest niepewność, niepokój. Często dzieci cierpiące na zaburzenia lękowe pochodzą z domów, w których jest właśnie jakaś niepewność, jakaś dysfunkcja. Albo na przykład właśnie u osób, które mają jakieś problemy szeroko pojęte, tak? Bo na te zaburzenia lękowe mogą cierpieć osoby, które na przykład właśnie mają jakieś problemy biznesowe, związało się nie z tym partnerem biznesowym, na przykład zostały oszukane, muszą spłacać duże kwoty pieniędzy, boją się telefonów z banku. Są osoby, które na przykład mają zaburzenia lękowe, kiedy im się życie prywatne wali i na przykład dowiadują się o zdradzie. Są osoby, które też na przykład zażywają różnego rodzaju narkotyki, które wręcz nasilają te stany lękowe, więc... No alkohol także. Alkohol również, nasila. Natomiast też marihuana powoduje u niektórych osób właśnie pojawienie się lęku z napadami paniki. Są też lęki, są tak zwane fobie proste, czyli nie wiem, są ludzie, ja mam często pacjentów, którzy boją się burzy, a taka pora roku się zbliża, że ta burza się będzie pojawiać. Są osoby, które boją się pająków, są osoby, które boją się windy. No tak, więc to są te fobie, tak, proste. Boją się wyjść na rynek.
Tak, są zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, czyli tak, połączenie natrętnej myśli z jakąś czynnością, która ma dać ulgę. Czyli na przykład osoba słyszy przyjeżdżającą karetkę, myśli: o Jezu, moja matka na pewno umiera, więc bierze za telefon, dzwoni i to jest już kompulsja, czyli ten telefon ma dać ulgę, bo jak mama odbierze telefon i powie: no co tam, wszystko w porządku, to ta osoba ma ulgę. Problem polega na tym, że może za chwilę kolejna karetka jechać i kolejna. Na przykład. I za każdym razem. I za każdym razem. No właśnie, kiedy ten lęk zaczyna już być jednostką chorobową? Dobra, poczekaj, cofnijmy się jeszcze do tego, bo ja bym chciała powiedzieć, że ogólnie lęku nie należy się bać. O jednostkach chorobowych no, nie bać się lęku. Nie bać się lęku. Dlatego, że to my musimy czytać z emocji. Jak, tak samo jak czytamy, nie wiem, ze złości, był u nas program o złości, że to jest przekraczanie granic. Lęk z kolei mówi o zagrożeniu. Czyli mówi nam o czymś, tak, że no właśnie albo mamy uciekać, albo mamy walczyć. I teraz odpowiedni poziom lęku, czy odpowiedni właśnie poziom stresu, no bo u podłoża stresu też leży lęk, powoduje, że my się mobilizujemy do działania. Czyli na przykład jak się boję, że nie zdam egzaminu, to mam dwa wyjścia, albo siedzieć i zakuwać, iść na egzamin, albo zwiewać. Wiesz, w ogóle kiedyś przeczytałam takie bardzo ciekawe badania, dotyczące tej motywacji i właściwie najsilniejszej motywacji i te badania wskazywały na to, że nie marchewka jest dla nas największą motywacją, mówię taką własną motywacją od środka, tylko jednak właśnie taki mały kijeczek, bym to nazwała. Boję się, że zwolnią mnie z pracy, bo na przykład nie, że ktoś już jakiś miał do mnie ale widzę, że zaczynają zwalniać innych ludzi. I jeszcze dali ogłoszenie. Tak. Więc zaczynam lepiej pracować. I nagle mam jakieś lepsze osiągnięcia, jestem bardziej efektywna w pracy i tak dalej. Tak samo z tym egzaminem. Boję się, że nie zdam, zatem zacznę się uczyć. Tak samo, słuchajcie, w związku. Nic widzę, lepiej nie działa, jak pojawiająca się jakaś osoba zainteresowana naszym partnerem. Nie znaczy to, że on jest zainteresowany tą osobą. Ale czy konkurencja tak, ale jest konkurencja i ten lęk o to, że można coś utracić, daje nam dużą motywację. Więc nie jest to takie złe. Dokładnie. Natomiast jeszcze jest tak, jakby tych form lęku jest bardzo dużo, ale najważniejsze jest to, że są takie lęki, z którymi możemy coś zrobić, czyli dopóki to nie jest zaburzeniem, a jest na odpowiednim poziomie, czyli nie zakłóca naszego funkcjonowania, a wręcz no, podpowiada nam, tak, gdzie jest bezpiecznie, gdzie niebezpiecznie, bo teraz wyobraź sobie kogoś bez lęku. Przebiega na ulicy na czerwonym świetle, podejmuje mnóstwo ryzykownych działań. Skacze z dachu. Dokładnie, tak? Czy na przykład no jakby działa ponad prawem i myśli, że zawsze mu się uda, czy jej się uda, co oczywiście nie jest prawdą. I tutaj ten lęk powoduje wiele zagrożeń. Natomiast kiedy mówimy już o zaburzeniach, to jest to lęk, który utrudnia funkcjonowanie. Czyli teraz myślę sobie też o na przykład nastolatkach z fobią społeczną. Te osoby bardzo boją się odrzucenia, oceny, boją się wyśmiania, w związku z tym unikają wychodzenia do innych ludzi, czyli siedzą w domu. Czyli siedzą w domu i pielęgnują myśl o tym, że są beznadziejne, że nie mają znajomych, nikt ich nie lubi i często z tą fobią taką społeczną idzie w parze fobia szkolna i idzie w parze depresja, dlatego że jedno jakby napędza drugie. Jak ktoś się wycofuje i nie ma właśnie kontaktu, interakcji ze światem, no to po prostu tam nie ma energii, nie ma działania i jest właśnie obiekt zamknięty bardzo negatywnych myśli. I to już jest, rozumiem, jednostka chorobowa. Tak, i w ogóle tak, jeżeli mamy zaburzenia lękowe, to poza ciągłym zamartwianiem się, ciągłym takim właśnie takim nasilonym lękiem o to, co będzie w przyszłości, o to, co się wydarzy, że będzie źle, idzie też napięcie wynikające z ciała i cały szereg objawów takich psychosomatycznych, bo często się diagnozuje lęk na podstawie również tego, co pacjent zgłasza, co się dzieje z jego ciałem. Może przyjść z wysypką, może przyjść z bólami różnego rodzaju, bóle głowy, bóle brzucha. U dzieci często ta psychosomatyka to właśnie ból brzucha przed pójściem do szkoły, wymioty, biegunki. To mogą być też jakieś... W drugą stronę zaparcia też. Zaparcia również, tak. Tak, objadanie się, niejedzenie. Niejedzenie, dokładnie. Także problemy te oddechowe, bo to też na to wpływa. Wiesz co, jak przygotowywałam się do naszej rozmowy, to dostałam takie pytanie, trochę chyba dotykające epigenetyki. To epigenetyka, może zrobimy też odcinek o tym, ale tak na szybko, to jest nauka o tym, jak dziedziczymy
coś po naszych przodkach i na przykład są to traumy, które cały czas my czujemy w ciele. Zbadali to naukowcy, więc nie jestem żadną czarownicą tutaj. I teraz, zrobimy o tym na pewno odcinek. I teraz pytanie brzmiało, jak mam odróżnić i czy w ogóle jest taka metoda? Jak odróżnić to, czy to jest mój lęk z tu i teraz, czy też z mojego życia tu i teraz, czy jest to lęk właśnie odziedziczony po przodkach? Zweryfikować, bo to robi się już podczas psychoterapii. Czyli sprawdzamy sobie po pierwsze, czego się boję, jak reaguje moje ciało, jakie mam myśli, czy to jest związane z moim doświadczeniem, czy na przykład, tak, no, jak mówimy o epigenetyce, ja teraz właśnie czytam taką książkę, jak zwykle tytułu nie pamiętam, napisała ją pani Atlas, to pamiętam. I tam właśnie jest, różne są historie na temat dziedziczenia traum rodzinnych. Nie zaczęło się od ciebie też. To też jest, tak, to też jest dobra książka. Natomiast ta książka, którą teraz czytam, tam są same case study różnych pacjentów. I właśnie, nie wiem, w momencie, kiedy ktoś nawet jako dziecko doświadczył w rodzinie jakiejś tragedii i nie pamięta tego, ale cała rodzina była objęta tym cierpieniem, to ta osoba tak jakby też może żyć z tymi emocjami i też doświadczać emocji swoich rodziców z tamtego okresu. Załóżmy, nie wiem, był opisany tam facet, który jako malutkie dziecko stracił siostrę, jego siostra wpadła pod samochód i ze wspomnień rodziny wynika, że mama, jak się dowiedziała o tym, że tam córka zmarła, to go upuściła, bo on był malutki i on całe życie miał poczucie, że jest niechciany. I tak de facto było, że ta mama nigdy się nie pogodziła ze śmiercią córki i bardzo odtrącała nieświadomie to dziecko najmłodsze, że w zasadzie on dużo później podczas terapii zrozumiał, dlaczego on tak się czuł, pomimo że obiektywnie rzecz ujmując, mama się nim opiekowała, dbała o niego i tak dalej. Jeżeli chodzi o tą książkę Nie zaczęło się od ciebie, to tu mamy do czynienia z trzema pokoleniami wstecz. Czyli możemy tak dziedziczyć coś po linii ojca, matki, coś, co się wydarzyło dawno, na przykład, nie wiem, tak, nasi przodkowie zginęli właśnie w jakimś wypadku, spłonęli, czy coś innego się wydarzyło. No, bardzo ciekawy case dotyczył niemożności zajścia w ciążę w tym życiu, ze względu na ten lęk epigenetycznie odziedziczony, lęk związany z utratą w sposób tragiczny dziecka tak, właśnie w czasie wojny. Wiesz co, i to jest właśnie bardzo ważne, żeby w ogóle tak nawet rozmawiać o wyobrażeniach, bo w tej epigenetyce, widzisz, to zejdziemy tutaj, bo to jest bardzo częste właśnie, że ludzie dziedziczą lęki. Ważne jest, nawet ciąg skojarzeń jest ważny, to co nam się śni jest istotne, bo często w snach to wraca, znaczenie snów jest bardzo istotne, często wraca to nawet w słowach, które wypowiadamy zupełnie nieświadomie, w jaki sposób na przykład coś opisujemy, że na przykład, nie wiem, duszę się w tym miejscu, nie? I potem okazuje się, że ktoś z rodziny albo w jakiś sposób się udusił gdzieś, nie wiem, był jakiś dym, albo może się powiesił i się dusił, że jakby często ludzie zupełnie nieświadomie używają pewnych określeń, które gdzieś funkcjonowały w rodzinie. Więc to po prostu, jakby nie zawsze dojdziemy do wszystkiego w tej przeszłości rodziny, bo są rodziny, gdzie są urwane historie, gdzie na przykład nie ma już innych członków rodziny, ale ważne jest, żeby gdzieś tam dokopywać się do tych rzeczy, które nam podpowiada nasza podświadomość, bo jakby wiele rzeczy wynika z tego, co mamy w sobie, ale nie mamy o tym zielonego pojęcia i tym już zajmuje się psychoterapia psychodynamiczna. No to może powiedzmy kilka słów, bo ja często słyszymy, no nie tylko ja słyszę, że tam zajrzyj w głąb siebie, właśnie zdiagnozuj, co tam w środku jest, czy to twoje, czy nie twoje, ale wszyscy się zastanawiają, no dobra, jak? Wiesz co, to jest dosyć złożony proces i też wszystko zależy od tego, w jakim nurcie pracuje psychoterapeuta. Ogólnie terapia też nie jest jedynym sposobem zaglądania w siebie, jest teraz bardzo dużo różnych metod. I też są różnego rodzaju właśnie terapie i praca z ciałem, i arteterapia, i taka typowa psychoterapia, ale z samych tych nurtów, gdzieś kiedyś wyczytałam, że jest chyba z 400, takich wiodących jest oczywiście mniej. Ja na przykład jestem terapeutą poznawczo-behawioralnym i ja się skupiam na tu i teraz i na problemie, z którym pacjent przychodzi teraz, aktualnie, natomiast dla mnie ważna jest historia też życia i rodziny tego pacjenta, ale tam nie ma takiego grzebania i dokopywania się do każdego niuansu. W
terapii psychodynamicznej jest inaczej, bo tam oczywiście terapeuta pracuje w nieco inny sposób, tam po prostu więcej mówi pacjent, mniej terapeuta i nie jest to oparte tak na takim, powiedziałabym, nie jest to terapia krótkoterminowa, choć też zdarzają się krótsze terapie. Typowa terapia psychoanalityczna jest, polega po prostu na wolnych skojarzeniach. Czyli tam rzeczywiście przychodzi pacjent i po prostu opowiada różne rzeczy, które wypływają właśnie z jego podświadomości. I one różnie trwają, czasami trwają latami, ale tak naprawdę w każdej z tych terapii bardzo ważne jest osiągnięcie wglądu, czyli zrozumienia, skąd ja mam taki problem i o czym ten problem mi mówi. Czy to jest, nie wiem, terapia schematów, gdzie patrzymy na strategię, jakie ma dany człowiek i w jakim trybie funkcjonuje. Na przykład, nie wiem, dorosła kobieta funkcjonująca w trybie tak wrażliwego dziecka w momencie, kiedy na przykład ma kłótnię z mężczyzną i nie potrafi powiedzieć po partnersku, boli mnie to, co robisz, tylko na przykład zaczyna płakać, zamykać się w sobie, obrażać, a potem ma postawę właśnie takiej malutkiej dziewczynki i to jest jej strategia. Jak popatrzymy sobie też na różnego rodzaju inne terapie, to w każdej z tych terapii to jest w jakiś sposób nazwane i w jakiś sposób jest to wytłumaczone. No, psychologia jest nauką wieloparadygmatyczną, więc tak naprawdę jeden problem może być opisany w różny sposób. Najlepsze jest to, że wszystkie te terapie działają. To oczywiście wiadomo, że jednym ze sposobów na to, żeby poznać swój lęk i jakoś sobie z nim poradzić, uwolnić go, nie wiem, okiełznać, oswoić, polubić, jest terapia. Ale co może zrobić ktoś, kto albo aktualnie nie ma terminów, żeby się umówić i mieć... Dobra, jeżeli zapytań. Mówimy o zaburzeniu lękowym, to się leczy po prostu, tak? Bo jeżeli mamy osobę, która jest obezwładniona tym lękiem i nie jest w stanie realizować swoich po prostu zadań życiowych, potrzeb życiowych, nie wychodzi z domu, boi się, albo jest owładnięta wręcz rytuałami, na przykład w zaburzeniach obsesyjno-kompulsywnych, gdzie naprawdę czasami pacjenci opowiadają, jak przez, nie wiem, przez godzinę rozbierają się w sensie z kurtki i z butów po przyjściu do domu, bo mają na przykład 5 pomieszczeń, że jest brudne pomieszczenie, potem pomieszczenie na buty, potem pomieszczenie na kurtkę, potem jest pranie ubrań i to jest cały rytuał, bo pacjenci po prostu bardzo, tak ten lęk po prostu nimi zawładnął w tym momencie i ustalili sobie sami ze sobą, że to, co robią, im pomoże, czyli to są te wszystkie kompulsje. I teraz, kiedy przychodzi pacjent z różnego rodzaju lękami, to na przykład do mnie, a ja pracuję albo w terapii poznawczo-behawioralnej, albo w terapii schematów, to przede wszystkim ja się przyglądam konkretnym sytuacjom, kiedy ten lęk się pojawia, co ten pacjent myśli, jakie znaczenie nadaje tym myślom, jakie ma zachowania zabezpieczające. Więc ja pracuję na takim materiale, ale tak jak mówię, kiedy by poszedł do terapeuty, nie wiem, który pracuje w sposób, nie wiem, psychodynamiczny czy gestalt, to prawdopodobnie oni użyliby nieco innego sposobu zrozumienia tego pacjenta. Natomiast wszystko zawsze opiera się o historię tej osoby. Czyli dlaczego u tej osoby wykształcił się właśnie taki lęk. I czasami te lęki, czasami ktoś może naprawdę całe życie żyć i nie mieć lęku, ale ciąg różnych zdarzeń, splot różnych zdarzeń może to spowodować, że dana osoba przeżyje jakieś wydarzenie, które nazwiemy traumatycznym i na przykład wtedy pojawi się stres pourazowy, który też jest zaburzeniem lękowym. Więc to jedno, dużo jest tutaj, bardzo złożone to jest. Natomiast... No tak, bo bardzo trudno się zrobiło. Tak. I teraz ja po prostu spróbuję to jednak troszeczkę poukładać, a jednocześnie uprościć. Więc jakby pierwsza rzecz, no to jeżeli odczuwamy tylko chwilowe momenty, to towarzyszy nam strach. Czyli tak. Jeżeli przyspiesza się oddech, nie wiem, uda się adrenalina, chcesz uciekać, to de facto trochę jest to jak stres. Tak. Ale to mija szybko. Tak. Natomiast jeżeli coś towarzyszy nam często, jednocześnie jest na przykład skorelowane z jakimś wydarzeniem, dźwiękiem, zapachem. Ja na przykład noszę w sobie taki lęk z dzieciństwa, kiedy moi rodzice wysłali mnie do rabki, do sióstr zakonnych, żebym była zdrowa, bo ciągle byłam chora. I ja tam z tęsknoty i jakby tego, w jaki sposób nas traktowały te zakonnice, bo one nas biły, to ja po prostu nie jadłam. I do tej pory widok pomalowanych schodów farbą olejną rudą oraz zapach szarego mydła budzi we mnie od razu lęk. Uwarunkowała się. No tak, więc jakby
są takie rzeczy, które możemy zdiagnozować. Oczywiście też, jeżeli wydarzają się różne rzeczy w naszej pracy, w naszym związku i trwają dłużej, albo wydarzyły się, a teraz, nie wiem, nam się niby wszystko się poprawiło. Albo ktoś wyszedł z toksycznego związku, tak. Już myśli, że tak, jest i wszystko jest dobrze. Albo właśnie, nie wiem, jakiś kryzys pracowy czy biznesowy rozwiązał i myśli, że ja jadę na wakacje i nagle na wakacje, jak w Egipcie, po prostu... Pojawia się ten lęk. Jest tak w nas, w ciele, w emocjach i on czasami jest bardzo tak przykryty czymś, ale on poszukuje ujścia, bo emocje potrzebują z nas wyjść. No to ja jeszcze bym zapytała o taką rzecz, bo wiele osób po prostu sięga po leki. No, leki uspokajające, to takim przykładowym jest Xanax między innymi. Który niektórzy biorą długo i dużo. Powiem tak, leki przepisuje lekarz. I jakby ja pracuję z takimi zaufanymi lekarzami, gdzie wiem po prostu, że kiedy te leki nie są potrzebne, to oni tych leków nie dają. Jakby też wszelkie formy dawkowania, też omawiania, jakie są skutki uboczne, jak to należy brać, ile czasu to należy brać i kiedy, też powinien powiedzieć o tym pacjentowi lekarz. I to są sprawy kontrolowane. Oczywiście są osoby, które uzależniają się od leków. Możecie przeczytać taką książkę Amerykański relaks, jak ktoś myśli, że, no bo my często odsuwamy od siebie jakiś problem i myślimy, nie, to jedna tabletka Xanaxu już nie działa, to wezmę dwie, a może trzy, a może pięć. Tak, tak, to wiecie, no ja mam takich pacjentów, którzy bez leków po prostu nie ruszyliby z miejsca, bo już na tyle był silny lęk, że te leki były bardzo potrzebne, żeby w ogóle ruszyć. Natomiast są takie osoby, które jakby przychodzą na terapię i ja się cieszę, że one nie biorą leków, dlatego że wtedy no, jakby nie przykrywają tego lęku, nie zdejmują objawu, tylko mogą z tym lękiem pracować. Także tak jak mówię, po leki trzeba zgłosić się albo do lekarza neurologa, albo do lekarza psychiatry i po prostu mieć zaufanego lekarza, który odpowie na wszystkie pytania i który będzie kontrolował to, w jaki sposób my te leki bierzemy. Czy jesteśmy w stanie sami poradzić sobie z lękiem? Powiem tak, jeżeli nie mówimy tu o zaburzeniu lękowym, to jest bardzo wiele metod takich, które każdy z nas na pewno stosuje, tak? Odciąganie uwagi, odwracanie, nawet jak nasze ciało nam mówi o tym, że Boże, że coś strasznego się dzieje, no to możemy, nie wiem, zmienić przestrzeń, wyjść z domu, iść pod prysznic, zadzwonić do kogoś, opowiedzieć komuś o tym, czego się boimy. Iść na przykład bardzo pomaga joga we wszelkiego rodzaju napięciach z ciała, bo lęk po prostu się osadza w ciele. Więc to jak najbardziej tak, wszelkie formy relaksacyjne, tak. Natomiast kiedy mówimy już o zaburzeniu lękowym, to uważam, że tu jest potrzebna pomoc specjalisty i wtedy trzeba poszukać psychologa, psychoterapeuty czy lekarza, psychiatry. No to nie lękajcie się. I jeszcze mam pytanie, czy może są pytania do nas, nie? A, nie lękajcie się zadawać. Nie lękajcie się. O. Dobra, poczekajcie. Od dzieciństwa bałam się wiatru i gdy w moim domu było słychać jak gwiżdże, nie mogłam oddychać. Panika totalna. Do teraz muszę unikać takich odgłosów, bo zaraz panikuję. Czyli zakorzeniło się to bardzo w tobie, ale też radziłabym ci poznać historię twojej rodziny, bo może ten lęk przed wiatrem jest właśnie w jakiś sposób dziedziczony. No tak, albo jakąś sytuacją z dzieciństwa. Ale też można sobie poradzić z takim lękiem, bo są takie metody, na przykład jest jakby w psychoterapii systematyczna desensytyzacja, czyli odwrażliwianie, czyli wystawianie pacjenta na bodziec w małej dawce, żeby po prostu się z tym oswoił i przestał bać, bo prawda jest taka, że nawet w OCD, czyli w zaburzeniach obsesyjno-kompulsywnych, główne techniki polegają na tym, żeby konfrontować pacjenta z lękiem, czyli na przykład, żeby dotknął klamki, nawet jeśli boi się, że jest tam milion bakterii i że coś mu się stanie. Tak jak pamiętasz w tym filmie Francuski pocałunek, ona bała się latać i miała te takie treningi, że tak powiem. No dokładnie, ale tak to na symulacje lotów, ale nie wychodziło i zobacz, i lęk, że utraci narzeczonego, spowodował, że przestała się bać. I tak jest, znaczy, bardzo nie, że często przestała się bać, ale... Słuchajcie, tak naprawdę w sytuacjach podbramkowych ludzie odkładają lęk na bok często i po prostu no, nie mają wyjścia, ale to powoduje, że nagle widzą, kurczę, zrobiłam, czy zrobiłem coś, czego się bałam, żyję, jest okej. Ja zawsze mówię do pacjentów, że to trochę jak z lękiem przed ciemnością u dziecka. Jak zgasi lampkę, to sprawdzi, czy w pokoju jest potwór i czy ich zje.
Nie? No więc czasami trzeba zgasić tą lampkę, chociaż na chwileczkę i zobaczyć. A ja panicznie boję się stwora z reklamy na opryszczkę. Ja ci powiem, Adrianek, żebyś jak najczęściej tego stwora oglądał, ale na początku sobie go wyobrażaj. Po 50 razie zaprzyjaźnisz się z nimi i przestaniesz się go bać. Można też zawsze, tak się pamiętam taką metodę, to było co prawda do szefa albo szefowej, że zawsze strywializować taką osobę w swojej wyobraźni, czy na przykład dołożyć uszy myszki. Jeszcze uśmiech wielki. Tak, albo coś jeszcze innego w naszej wyobraźni, a nasza wyobraźnia przecież nie ma granic. Mamy jeszcze jakieś pytania? Jeżeli macie pytania, na przykład krępujecie się je zadać, to zachęcamy Was, żebyście pisali w komentarzach pod tym live'em. My będziemy z Olgą odpowiadały na te pytania, a być może też zrodzi się kolejny pomysł na kolejne spotkanie na żywo. Więc kochani, bardzo Wam dziękujemy. No i co, zapraszamy tu do nas. Zostawcie nam jakieś serduszko, może coś udostępnijcie, a my Wam za to... O, jeszcze jest jedno, ja już mam... Lęki jeździć samochodem. A to też wiecie, co często do mnie przychodzą osoby, które zdały egzamin na prawo jazdy, ale na przykład długo nie jeździły, albo słyszały w domu, ty sobie nie poradzisz w tym aucie. Więc tutaj zachęcam, żeby na początku wsiąść do samochodu i się polubić z tym samochodem. Potem przejechać parę metrów. Potem sobie wymyślić trasę, nie wiem, 2 kilometry obok domu. Skręcać tylko w prawo na początku. Dokładnie. Więc to metodą małych kroków, słuchajcie, jesteście w stanie oswoić się z lękiem, tylko po prostu trzeba podjąć decyzję, że chcecie i jesteście gotowi troszeczkę wyjść gdzieś poza tą strefę komfortu, czy poza ten stan, gdzie unikacie po prostu tego jeżdżenia. Ja mam na koniec taką metodę właśnie małych kroków, którą stosuję dla dzieci, sprzedam, że jak moje dzieci idą na zawody i tam jest lęk związany z tym, że jest ten stres przed wystąpieniem, że to jest też wystąpienie publiczne, no bo wszyscy widzą, jak tam oni startują, że można wystartować przed albo za szybko, prawda, albo za późno. No i ja też zawsze mówię, że teraz tylko zjedzmy śniadanie, teraz tylko umyjmy zęby. Teraz tylko załóżmy buciki, teraz tylko weźmy do samochodu, tak, teraz tylko, czyli małymi kroczkami po prostu dojdziemy do samochodu. Kolejne pytanie, a odgłosy nocne od sąsiadów jak zaakceptować? Nawilżacz puszczają i słychać go i mi już wali serce po śnie, nie akceptuję żadnych nocnych odgłosów. No to wiecie co, powiem Wam tak, że są osoby, które są bardzo wrażliwe na wszelkiego rodzaju dźwięki i pierwszą rzeczą, o której pomyślałam, to rzeczywiście poprosić sąsiadów o niewłączanie tego nawilżacza, no ale zawsze może zdarzyć się sąsiad, który po prostu odmówi, bo to też oczywiście się zdarza. Wolność tomku w swoim domu. Więc w tej sytuacji pewnie trzeba będzie poszukać jakichś innych rozwiązań. Ale polecam słuchawki wyciszające, są takie słuchawki, w których też można spać. Tak, albo można spróbować też wyciszyć sypialnię, w której śpisz, bo to też nie jest związane z lękiem, a bardziej z nietolerancją na wszelkiego rodzaju odgłosy i takim płytkim snem i wybudzaniem się. Także to chyba w ogóle jest związane z mizofonią, z tego co pamiętam, ale sprawdzę. Twój kot się lęka, zawsze płacze. Lęka się, bo został sam w łazience. Nie, on jest w pokoju i to jeszcze z kimś, więc nie jest samotny. Ale on głośno krzyczy, jak się boi. No właśnie. Słuchajcie, czy jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to bardzo Was zachęcamy. Natomiast jeśli pytania zrodzą się po czasie, bo na przykład oglądacie nasz live nie w czasie rzeczywistym, to zostawcie nam pytania właśnie w komentarzach. To co? To dobrej nocki życzymy. Bez strachów i bez żadnych lęków. I do zobaczenia następnym razem. Do zobaczenia.